Hej, hej, witajcie moi kochani. Trochę mnie nie było, ale było to spowodowane świętami i generalnie rozchorowałem się trochę, co jeszcze chyba słychać, ale już jestem, także czas nadrobić stracony czas. Mam myśli stracony w sensie, że ten, w którym nie było odcinku, bo długo trochę minęło. Poczekajcie, upewnimy się, że wszystko się nagrywa. Dobra, nagrywa się. Dobra, to lecimy. Jak widzicie, znowu gram sobie w League of Legends na telefon. Bardzo mi się ta gra spodobała, bardziej od Brawl Stars. Dobra. Trochę już pograłem, więc zdążyłem wbić, jak widzicie, 9 level. Dosyć szybko. Tutaj mamy jakąś kulę z skrzynia wyboru pozy bohatera. Ok. No, jak możecie słyszeć, trochę jeszcze jestem chory. Dobra, może zagrajmy sobie PvP, bo poczekajcie, poczekajcie. Czy możemy zagrać rankingowe? Nie, musimy być na 10 poziomie i jeszcze mieć 10 bohaterów, dobra. No, do 10 poziomu to nam niewiele brakuje. Gorzej trochę z tym, że nie mamy 10 bohaterów chyba. Czy mamy? Nie wiem. Dużo mamy bohaterów, ale generalnie nie wszystkich mam odblokowanych, bo tam większość jest za przejście samouczka, mi się nie chciało, no bo jak mi pokazuje samouczek, że żeby się ruszyć, to zrób tak, a żeby zaatakować bohatera, to kliknij tak, to trochę to nudne, odechcie wam się w ogóle. No, dlatego poczekajmy. Szuka coś długo gry, może dlatego, że wszyscy do roboty poszli, bo jest no, trzeci, jest poniedziałek, jak to nagrywam. Ja wyjątkowo mam dłuższy tydzień wolnego i dobrze. Dobra, w końcu znalazł grę. No dawaj, dawaj, dawaj. Przepraszam was, jeśli co jakiś czas będę tak chrąchał, ale no mówię, jestem trochę chory jeszcze, już i tak mniej, bo to co działo się ostatnio, to wolę nie mówić nawet. Chwileczkę, gramy na... Przyjacie, my gramy na której alei? Gramy na górze? Da się to jakoś cofnąć? Dobra, zaraz zobaczymy. Ale chyba gramy na górze. No to możemy kogo wziąć? Możemy wziąć Ashi, bo dlaczego nie? Poczekajcie. Ja tylko zerknę sobie na mapę. Dobra. Poczekajcie, bo nie mogę nic kompletnie zrobić. No gdzie jest mapa? O, jest mapa. A, gram na... Zaczynam... Gram na górze, ale jestem po drugiej stronie mapy, więc gram na tym. Czy Ashi to jest dobry pomysł? Teoretycznie wydaje mi się, że no nigdy nie widziałem takiego zagrania, no ale z drugiej strony może być. Oje, nie chciałem flesza zmienić. Ajajajajaj. Ja chciałem sobie właśnie flesza zostawić do uciekania, a ten, podpalenie zmienić, bo przecież jak jestem Ashi, to podpalenie mi się za bardzo nie przyda. Bo i tak gram na odległość. Ajajaj, dobra, trudno. Powiem tak, trudno, zdarza się. Dobra, wyciszmy sobie grę. No i musimy teraz poczekać, aż tutaj nam się załaduje gra. Zobaczymy, co tutaj się stanie. No, Jax jest niebezpieczny, bo może na nas skoczyć z krzaków, ale to trzeba uważać po prostu. Dobra, weźmy sobie najpierw obrażenia do ataku i chwilę. Bo tu co jest? Przechowuję. Że jest skupienie. Ale to coś zadaje, czy to tak jak na kompie? Niby zadaje coś, ale to tak. Dobra. Polećmy sobie na dół, tam gdzie powinniśmy iść. Tutaj muszę uważać na górze na Caitlyn, ale jest ich dwóch, więc myślę, że powinni sobie poradzić. Ale zobaczymy, bo już mnie w tej grze nic nie zaskoczy. O, gram przeciw Dariusowi i generalnie to trochę lipa, bo z tego co widzę, to tutaj jestem... Dobra. Musimy zrobić tak, bo nie jesteśmy na tyle... Nie atakujemy na tyle szybko, żeby o tak sobie strzelać po prostu. Choć i tak wydaje mi się, że szybciej strzelamy niż w
w pecetowej wersji, bo w pecetowej wersji to zawsze było takie wolne, nie? Bo mi się coś zdaje. Ale to może mi się wydaje, że ja już długo nie grałem to. Ajajaj. O właśnie, bo już się bałem, że stracę tego. Ajajaj. Dobra, nie to chciałem zrobić. Chciałem generalnie walnąć w tamtego, ale fokus mi się zmienił. Dobra, rozwalmy sobie tak. Dobra, walimy go na łeb. O, udało się? Tak, udało się? Dobra, udało się. Powiem szczerze, że się nie spodziewałem, że aż tak nam się uda. Ale dobrze, że. A dobrze, że nam się udało. To się liczy. Ajajajaj. Czekajcie, dojedziemy go? Nie, nie dojedziemy go. Dobra. Chciałem sobie tak o zmienić. A, to jest ta strzała, ta. Czy uda się nam? Oj, nie uda się nam. Musimy spierdzielać. Przeceniłem Dariusa. Ajajaj, nie, 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 nie. Aj. Aj, przeceniłem tutaj swoje możliwości. Ajajaj. Dobra, ale nie jest źle. Mamy jednego killa i jednego deada. No, niezbyt przyjemnie, że sfidowaliśmy Dariusa do piątego poziomu, ale nic straconego. Choć z drugiej strony, no, nie chcę narzekać, ale dlaczego ja muszę sam na bocie grać przeciwko dwóm przeciwnikom. Przepraszam bardzo. I tak mi dobrze idzie jak na dwóch przeciwników na Alei Dolnej. Także i tak nie jest najgorzej. Także. No, Jezu, Darius przyszedł. Jakiego nie. A nie, ja już mam tutaj przecież tego. Dobra, ładnie. Master Yi go rozwalił. Szkoda, że nie ja, bo bym sobie trochę mógł ulepszyć poziom, ale ważne, że przeciwnik deadnął. Wiadomo, można się tam wspinać, że KS, że zabrał tego, ale to wiecie. Mnie to tam takie rzeczy nie za bardzo ruszają, tak? Dla mnie liczy się to, że zabiliśmy przeciwnika. Wiadomo, że no. Też czasami mogę się zdenerwować, nie? No bo jeśli ktoś na przykład, nie wiem, ma piąty poziom, a wszyscy się biją na siódmym, no to jego kile są tak, że tak powiem, trochę. Spierdzielaj, dziadu, won! Nie, 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 wyjazd mi z tym. No nie, no dlaczego, no a dlaczego ja tu sam jestem? Gdzie jest mój jungler? Do cholery. Siedzisko. Dobra, nie, nie, wiecie co, dobra, ja to sobie idę na górę, bo skoro Master i generalnie cały team ma w dupie, to po co ja mam grać 2 versus 1? A skoro oni mają w dupie, to ja zostaję tu u linii i okej. Bo ja nie będę, kurde, sam na dwóch grał przez całą grę. Oni się tak bawią, to ja się też tak bawię i po prostu sobie pójdę. Taka zabawa. Nie będę się bawił z nimi w jakieś. A to ma jakiś zasięg większy, czy to po prostu ma zasięg taki jak ja mam? No, nie wiadomo. No i oczywiście ja nie rozwalam przeciwnika, tylko przeciwnik. No ale dobra, grunt, że ona ma. Go nie lubimy. Oczywiście Zed, mój ulubiony bohater. Mówię to sarkastycznie. Nie lubię Zeda przede wszystkim dlatego, bo on ma właśnie te postrzałowe, jak to się nazywa? Nie wiem, czy to bomby, czy jak to się tam nazywa. No generalnie obrażenia zadaje. Postrzałowe, dlatego.
No i to jest właśnie to. No i co ja miałem zrobić, powiedzcie mi. Powiedzcie mi, drodzy widzowie, co ja miałem zrobić w tej sytuacji, kiedy Archie stoi obok mnie, Zed dosłownie wjeżdża we mnie tak, że nic nie można zrobić. Nawet jakbym flesza użył, to przecież nic by nie dało. I to jest właśnie Liga Legend. To jest to, co uwielbiam w Lidze Legend, czyli teamplay, współpraca. Wiecie, o co chodzi. Że tak powiem. Na tym polega współpraca w League of Legends. Jeden dostaje w pierdziel, a reszta ma wywalone kule. Ja już wiedziałem generalnie, jak tutaj zaczynałem, że to będzie raczej ciężki mecz, no bo mówię, biorąc pod uwagę, że gram przeciw Jaxowi, jeszcze dwóch na dole, na mnie wali, to tak trochę generalnie lipa, nie? No ale cóż. Dobra, trzeba sobie trochę podfarmić, ale tak bezpiecznie, żeby nas nie machnęli. Bo z tego co widzę, to tutaj Jax w krzakach stoi cały czas i tylko czeka, żeby nas udupić. Niestety. Ja to wiem, że Jax to tu czeka, tylko żeby mnie uwalić na łeb. Bo on lubi tak robić. Sobie skoczy po prostu i będzie zadowolony z siebie. O, właśnie. No i biegnie nagle. A i co? I nie udało się. Ojej, ojej, ojej. Ale mi smutno. Spodziewałem się tego. On się spodziewał, że mnie machnie. Dobra. Generalnie to sobie może pójdźmy tak na mita, bo generalnie ta wieża jest już praktycznie skończona. Ajej, no. Już chciałem tutaj walić gościa na łeb. Ale by on był szybszy i się wycwanił. Co on chce zrobić? A on chce walić na łeb tego. Hernolda? Tak? A gdzie jest Hernold? A. O, wow. Dobra, udało się na szczęście mimo powiedzmy niesprzyjających tutaj warunków. Ajajaj, to było blisko, ale przynajmniej Archie udało nam się uratować. Choć ja się obawiam, że ona za niedługo padnie, bo ona ma mało HP, a się kręci wokół nas, także miejmy nadzieję, że nie podejdzie tutaj nikt. Dobra, nie podszedł. To dobrze. Za 3 sekundy, przepraszam, będziemy mieli wizję. Tu generalnie wszystko widać, ale ja sobie poślę o tak, bo tu jest też ciekawa właśnie. No ej, no kurde, ja tu chciałem to walić, tak? Taktycznie. O, tu widzę, gość podszedł. O, już siedzi. O, i dobra, i walimy go. Dobra. Dobra, co my tu mamy? Mamy gościa. No i gitarę, no i o to chodzi. O to chodzi. Tak właśnie ma być. Dobra, no i gitara. No to poczekajcie, teraz się cofniemy do tego, do bazy. I bierzemy tak, prędkość ruchu, to i to. I biegniemy teraz. Puścimy sobie teraz tego, żeby nam trochę oświetlił drogę.
No dobra. Generalnie trochę się dowiedzieliśmy tego, co chcieliśmy. Aj, nie trafiło. Aj, nie trafiło w nikogo. Ajajajajaj. Liczyłem, że chociaż w tego głupiego Jacksa trafi, ale... Dobra. Liczyłem, że chociaż tego Jacksa trafi. No ale dobra, no trudno. Ajajajajaj. Trochę nas urają, ale nieźle. Dosyć wyrównana ta walka. Dobra, no. Dawaj, dawaj. Zobaczymy, jak to pójdzie. No dawaj. Pofarmimy sobie trochę. Oprócz ulta to już chyba wszystko mamy generalnie ulepszone. Także ja się boję tylko tego Dariusa, bo Darius to jest... Nie powiem kto. A, już myślałem, że go zgarnęło całego. Dobra, mamy teamfighta lekkiego. Problem tylko w tym, że nie ma nas wszystkich tutaj. Oni są dosyć mocni. Walimy ich na łeb. Musimy ich walić, walić, walimy, 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 walimy. Dobra, udało się. Dobra, jest git. Teraz sobie trochę utorujmy drogę, zobaczymy, jak tam wygląda generalnie droga. Dobra, podleczmy się i jedziemy tutaj na wieżę chyba, nie? A nie, bo oni chcą coś tutaj... A, smoka walić, ale nie, dobra, oni już go załatwili. To może pójdźmy na barona. Idziemy na barona, no ale we dwóch to ja nie pójdę na barona. Ja potrzebuję chociaż trzech. Zacznijmy od tego. Nie pluj w moją stronę. No. A, dobra, czyli nie idziemy na barona, no bo... Nie, we dwóch to nie idziemy. Nie ma opcji takiej nawet. Dobra, trzeba uważać, bo tutaj no mówię. Mamy Caitlyn i generalnie dużo osób, które mogą nas przyorać trochę. Dobra, udało się. No, mieliśmy asystę. Nie zabiliśmy, ale mieliśmy asystę. Dobra. Trochę czuję się zmęczony już tą gierką, bo trochę długo trwa i jest taka dosyć mocno wyrównana, więc... Znaczy to dobrze, lepsze to niż jakbyśmy mieli, nie wiem, przegrywać albo totalnie wygrywać, ale czuję się już trochę zmęczony. Bo rozstrzygnięcia dalej nie widać. Prawda jest taka, że no, chwila nieuwagi i możemy przegrać. Albo ich chwila nieuwagi i mogą wygrać. Ej, co ja właśnie powiedziałem? W sensie, no wiecie, co mi chodzi. Generalnie wyrównana walka. O tak to nazwę. Dobra. Mamy oczywiście tutaj naszego koksa Dariusa, który generalnie nas ora. I mamy też Zeda, który ora generalnie wszystkich. Mamy tutaj tego, więc już nie możemy się tu chować, bo oni będą widzieć nas. Mam nadzieję, że Miss Fortune to widziała.
się. No, dawaj, dawaj, dawaj. No, klapnąć z tego można? Nie, to w sumie nie ma sensu. O, czy oni chcą robić na szora? Mam nadzieję, że tak, bo ja bym chciał. O, no i gitara. Tak to możemy robić. Dawaj. Dobra, no i udało się, i gitara. Jesteśmy wzmocnieni, tylko trzeba uważać, tak jak mówiłem, no. A, i Caitlyn jest na dole, musimy szybko się cofnąć. Bo to nas generalnie może trochę. No i gitara, no i o to chodzi. O tak sobie może puścimy. Czekajcie. O, udało się nam trafić? Udało się, ale mam wrażenie, że to chyba nic nie zadaje. Pokaż. A, na 5 sekund, dobra. No, chodźcie, chodźcie, ja tutaj już was zboostowałem, także możecie iść. Dobra. A, no to generalnie tu mamy już drogę otwartą do wygranej, bardzo łatwiej. Bo zobaczcie, tu już nie mają wieży od inhibitora. To sobie może o tu podejdziemy i ich trochę sprzątniemy. A, bo on nie ma boosta, bo on zginął, tak? Czy jak? Nie wiem, mniejsza. Ważne, że ja już jestem także. Ufa. Ajajaj, no właśnie, i to jest to, czego nie lubię. Właśnie te jego takie pouderzeniowe obrażenia, nie? Że generalnie myślisz, że już, o, że już wygrałeś, a tutaj Zed cię ściąga, bo ma te właśnie obrażenia po obrażeniach. Co on sam robi smoka? Nie, no w sumie Mastery jest w stanie. Bo Mastery ma medytację, potem ma jakąś tam niewrażliwość, jeśli dobrze pamiętam. Nie, no to w sumie jest w stanie. Jest w stanie to zrobić. Czekajcie, my chyba tracimy barona, nie? W sensie, jak zginiemy. Bo wiem, że jak nie żyjemy, no to wtedy nie mamy barona, nawet jak będzie, ale. Czy po śmierci tracimy? Chyba tak. Zobaczmy, no, znak śmierci to jest właśnie to, co nam zadało tyle obrażeń. Dawaj, dawaj. Polecimy i może walniemy o tak. Czekajcie, czy to trafi w kogoś? Nie, raczej nie trafi. Dobra, trzeba uważać na Darius. O jen, nie to chciałem kliknąć. O jen. Ja myślałem, że to buty są. Dobra, nieważne. No i udało się, i o to chodzi. Właśnie tak trzeba Zeda załatwiać. Trzeba go od razu z ulta. Tutaj wiecie, z Zedem to nie ma co gadać, po prostu od razu walicie mu ulta na twarz. I jest po robocie. Tak samo tu widzę z Dariusem. Trzeba po prostu teamowo wejść i walić go na głowę. Dobra, udało się. To dobrze, mamy kolejną asystę. Mamy aż 14 asyst w tym meczu. No i udało się. Teoretycznie mogłem walić w Dariusa, ale bardziej mi zależało, żeby skończyć to grę, bo już trochę długo trwa. No dobra, zwycięstwo. Zobaczmy sobie, jak tam wygląda nasze te. No 3000. Niebieski drobinek to trochę mało generalnie, no już mało nam brakuje do następnego. Pochwalmy cały team, bo dobrze grał generalnie. O, ktoś nas pochwalił, kto nas pochwalił? D. O, no to dzięki. Dobra, awansowaliśmy w czymś? Tak, awansowaliśmy w przepustce. Co nam to daje? Daje nam to 60 tylko drobinek. A za ile kończy się ten sezon? No, za pół miesiąca, za 16 dni. No dobra. Dalej mamy 9 level. Ilu mamy bohaterów? Poczekajcie. No, gdzie tu się wchodziło? Nie, to nie była oferta.
O, to jest to, tak chyba? Tak. Mamy sześciu bohaterów. No to niestety trochę za mało. Jeszcze czterech potrzebujemy, żeby odblokować sobie rankingówkę. No to generalnie to było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.